Bogu. Podzielę się nie swoim świadectwem, ale świadectwem, które ostatnio, może niedawno czytałem, które jest trochę niebezpieczne. Może zrozumiecie na koniec. To jest świadectwo pastora. Dzieje się to w Stanach i to jest taka krótka historia, która o czymś mówi. Nie? Ten pastor już nie pamiętał, jak miał na imię. Załóżmy, że to był John, ale to jest autentyczne świadectwo. To nie jest taka historyjka, myślę, kaznodziejska, ale ten pastor miał taką sytuację, że będąc w jakimś zboże od dłuższego czasu tam usługiwał. Ale nie znał też wszystkich członków zboru, także po zakończeniu nabożeństwa często schodził gdzieś tam na dół. Myślę, że nasz pastor też od czasu do czasu coś takiego robi i witał, żegnał się ze swoimi zborownikami. Niektórych nie znał, więc była też taka okazja, żeby się poznać, i tak dalej. Ale była też jakaś taka niedziela, gdzie właśnie stał i witał się, i jeden mężczyzna, którego tak z widzenia kojarzył, że jest członkiem zboru, podszedł do niego, uścisnęli sobie dłoń, i ten mężczyzna mówi: Pastorze, ja zawsze mówię: mo moje, ja, Moja odpowiedź brzmi tak, a jak brzmi pytanie? Pastor tak popatrzył na niego, nie wiedział i myślał, że się jakoś pomylił, może źle go zrozumiał. Następnie stali w kolejce, uścisnęli sobie dłoni i poszedł dalej, żeby nie blokować. Nie? Następna niedziela znowu pastor schodzi z żoną i znowu wita, żegnają się jakieś tam krótkie rozmowy. I znowu ten brat podchodzi, taki uszczęśliwiony, taki rozpromieniony, pełen taki e, oczy, pełne takiej radości. Bracie, moja odpowiedź brzmi tak, a jak brzmi e, e, pytanie? A pastor już zdębiał, myślał, no, o co temu facetowi chodzi? E, nie rozumiał tego. To jakiś, jakaś zagadka, jakiś kalambur, nie wiadomo co. E, od odpowiedź brzmi, brzmi tak, a jak brzmi pytanie? No, ale zostawił to. Następna niedziela sytuacja podobna. I znowu ten brat podchodzi, ściskają się. I ten brat mówi. Pastorze, moja odpowiedź brzmi tak, a jak brzmi pytanie. I on wtedy już jakoś nie chcąc blokować tej sytuacji, chcąc się coś więcej dowiedzieć, bo go to strasznie nurtowało, Ona w ciągu tygodnia się nad tym zastanawiał. I mówi: "Bracie, no to spotkajmy się gdzieś tam, umówmy się, żeby porozmawiać". I on wtedy dał mu swój numer, wymienili się telefonami, zdzwonili się w ciągu tygodnia gdzieś się spotkali, gdzieś w kawiarni. No i tak chwilkę tam rozmawiali. I on w końcu pastor się go pyta: "Powiedz mi, bracie". Co, jak to mam rozumieć? Mówisz mi, że twoja odpowiedź brzmi tak, a jak brzmi pytanie? I on wtedy mówił, bo to tak naprawdę jest moje świadectwo. Byłem człowiekiem, który zmarnował życie, kawał swojego życia, pił, unieszczęśliwił swoją rodzinę, żonę i tak dalej. Ale w pewnym momencie usłyszał świadectwo, ktoś go zaprosił do tego zboru gdzie była głoszona Ewangelia, i on wtedy pokusował, oddał swoje życie Jezusowi. I mówi: To, co doświadczył w tym kościele, troskę braci Jezus, którzy mu pomagali, jego rodzinie, to, co doświadczył w tym momencie, to spowodował w jego życiu taką głęboką przemianę, i też zrodziło się w nim takie pragnienie, że jeżeli pastor podejdzie do niego i zapyta go, czy może w czymś pomóc, to on od, zawsze po, odpowie tak. I dlatego wam mówię, że to jest taka niebezpiecz, niebezpieczne trochę świadectwo, tak samo dla mnie. Nie? Że, I on wtedy mówił w ten sposób, że jeżeli pastor podejdzie do niego, on zawsze odpowie tak, ale mu zada pytanie, a jakie jest pytanie? Czyli co mam zrobić? Czyli jak pastor przyjdzie do niego i powie, John. Potrzeba kogoś podwieźć, on powie tak. Jeżeli będzie trzeba coś pozamiatać, coś pomóc w wykoszeniu trawnika, on powie tak. Czyli jego życie było nastawione na to, że chce służyć, jest wdzięczny i chce też dzielić się tym, co ma, swoim czasem, swoimi jakimiś możliwościami. Kochani, ja powiedziałem, że jest to takie trochę niebezpieczne świadectwo, ale dla mnie takie zachęcające. Ja wiem, że czasami są takie sytuacje, kiedy musimy powiedzieć pastorowi nie, albo nie mogę. Ja tak czasami mówię. I dlatego mówię, że to, ten przykład nie jest taki bezpieczny i łatwy, ale tak naprawdę nie chciałbym tego jakby ukierunkować w stosunku do pastora. Nie? Chciałbym powiedzieć, że... Chciałbym, żeby moje życie było takie, kiedy Bóg mi o coś poprosi, żebym mógł powiedzieć tak i mógł zapytać, co Panie mam uczynić, co mam zrobić i żeby moje serce było takie chętne do, kiedy usłyszę Boży głos, czy jakąś zachętę do tego, aby powiedzieć tak. Nie wiem, czy to było takie jasne, bo ja tak na spontanicznie sobie to przypomniałem i tego jakby nie planowałem wcześniej. Ale myślę, że niech to też będzie taką zachętą, nie? jeżeli Duch Święty cię zachęca. Tak? Dzisiaj siostra i brat poczuli się zachęceni, żeby się podzielić świadectwem, i myślę, że dla mnie to było wielkim zbudowaniem ich świadectwo, ale też zawsze tak jest, że to świadectwo jest też zbudowaniem dla tych, którzy się dzielą tym, bo oddają chwałę Bogu. I to jest takie fajne i dobre. Kochani, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli psalm 139. Skupimy się na wersecie 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną. Kochani... Nie wiem, chyba dwa tygodnie temu na naszej grupce trochę się dzieliłem, dzisiaj trochę rozszerzę, bo ta myśl gdzieś mnie tak dotykała. Kiedy czytam ten cały Psalm 139, myślę, że wielu z nas go zna. Nie tylko tę końcówkę tego Psalmu. Jest tu wiele takich fajnych rzeczy. Wiecie, jest tu taki. Werset, który mnie, dla mnie kiedyś był takim wielkim błogosławieństwem, które otrzymałem. To jest piąty werset. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie rękę swoją. Jest takich wiele tych wersetów, ale cały ten psalm 139, psalm dawidowy, mówi o tym, że jest Pan Bóg jest wszechmocny, jest wszechpotężny, jest wszechwiedzący. Wszystko zna, wszystko wie, co jest w naszym sercu. Jakie są nasze myśli, co jest za kamarkach naszych jakichś myśli, intencji, czasami my sami pewnych rzeczy jeszcze nie widzimy w swoim życiu, że jest coś, co gdzieś jest problemem, a Pan Bóg już to widzi, zna to w naszym życiu. Wiecie, i dlatego ta modlitwa, bo tak to traktuję tutaj te wersety, badaj mnie Boże, poznaj. Serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Myślę, że jest takim wielkim też wyzwaniem do mojego życia. Kochani, ja sobie tak wypisałem jeszcze te wersety w paru tłumaczeniach. zlecia przy brzmi bardzo podobnie, ale są też słowa, które jakby w jakiś sposób dla mnie są też takie rozszerzające. Jest napisane: Zbadaj mnie, Boże. I poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje troski. Zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Z kolei w tym tłumaczeniu, które yy, na przykład pastor często używa z Nowego Przymierza, jest napisane: Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz. I poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadzi drogą wypróbowaną od wieków. I z kolei jeszcze jedno takie tłumaczenie, to jest toruńska, toruńskie wydanie, tłumaczenie wrota nadziei. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Ja tak świadomie to przeczytałem z tych różnych tłumaczeń, bo to one się troszeczkę jakby tak rozszerzają te myśli. Kiedy jest tutaj napisane doświadcz, to w innym tłumaczeniu jest wypróbuj. Wiecie, kiedy ja się modlę, żeby Pan Bóg mi coś pokazał, to właśnie bardziej to brzmi Panie pokaż mi, co jest w moim sercu, w moich myślach, co Ciebie nie chwali, ale już jakoś tak raczej nie używam czegoś takiego, takiego sformułowania wypróbuj. Dawid miał świadomość tego, że Pan Bóg wszystko o nim wie, zna każdą jego myśl, wie wszystko o nim, co jest w jego sercu, ale prosił, aby Bóg go też wypróbował, doświadczył, aby mógł zobaczyć on żeby on mógł do, zobaczyć co jest w jego sercu, jakie są może motywacje, intencje, co jest niewłaściwe. I myślę, że Dawid był taką osobą, która gdy stawała do walki z wrogami miała różnych wiele przeciwności w życiu. Została namaszczona na króla, a król Saul był bardzo zazdrosny. I cały czas czyhał na życie Dawida. Wielokrotnie wysyłał wojsko, aby zniszczyć Dawida, próbował mu odebrać życie, aby go wyeliminować, bo czuł się zagrożony i pełen zazdrości. Wiecie, I Dawid jednak całym sercem w tym wszystkim chciał się podobać Bogu. I myślę, że w, tym, w tych sytuacji. Też wiele miał takich trudnych problemów. Mógł czuć gniew, mógł się, czuć, mógł, się, mógł się dać ponieść emocją, a jednak mimo wszystko prosił Boga, żeby objawiał mu stan jego serca, aby badał jego serce, aby mógł zobaczyć, co jest w jego życiu. Bo wiedział, że jego serce bywa czasami zwodnicze, że nie zawsze jest tak, jakby chciał. Zresztą całe życie Dawida też to pokazuje. Nie? I w Jeremiaszu jest napisane w 17 rozdziale, 9 wersecie: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystkie inne, wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja myślę, że Dawid, pisząc ten psalm jakby modlił się, aby też Bóg mu pokazał jego stan z jego serca. Wiemy, że bez Chrystusa nasze serce jest zakłamane, jest zwodnicze, ale kiedy jesteśmy jego własnością, kiedy żyjemy blisko Boga, przemienia. On przemienia nasze serce. I to jest to takie ważne, żeby patrzeć na swoje życie, żeby też przychodzić do Boga i Boże, badaj moje serce, pokaż mi, co jest we mnie niewłaściwe, ale też przemienia je. Dalej jest tutaj napisane i poznaj myśli moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, poznaj troski moje. Jest teraz taki czas, nawet wczoraj jak czytałem, rozważania z naszego codziennego chlebu. Tytuł był kwarantanna strachu. I tam było odniesienie do obecnej sytuacji, że ta sytuacja, która jest obecnie, powoduje to, że wiele ludzi zmaga się z lękiem, z niepokojem, z strachem przed przyszłością, jak to będzie i tak dalej. I Myślę, że tego też mimo wszystko, że jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa, że e, modlimy się, ufamy Panu, ale też czasami nasze życie, nasze myśli gdzieś mogą uciekać e, i gdzieś może się pojawiać jakiś niepokój, strach. To nie musi, nie musi dotyczyć tylko tej sytuacji. Czy w moim sercu, w moich myślach e, pojawiają się jakieś e, Lęki, niepokoje, które mogą powodować też to, że gdzieś tam mam niedospane noce, może obawa o utratę pracy, czy sytuacja, która jest, czy poradzę sobie finansowo, czy może o kogoś bliskiego. O moje dziecko, które może gdzieś tam nie do końca tak żyje, jakbym chciał, i modlę się o niego, a nie widzę, aby rozwiązania. Być może chodzi o sytuację jakąś zdrowotną, że ktoś jest ciężko chory i potrzebuje Bożego rozwiązania. Może medycyna jest jakaś w kiepsko, już widzi tę sytuacje, Wiecie, i te sytuacje mogą powodować w naszych myślach, że gdzieś się pojawia lęk, strach, niepokój. I nie wiem dokładnie co. O czym, co przechodził w tym momencie Dawid, kiedy pisał ten psalm? I zobacz, doświadcz mnie i poznaj moje myśli, moje troski, tak, w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia. Ale myślę, że znając jego życie, to co przechodził, jakie niebezpieczeństwa i tak dalej, mógł się obawiać o swoje życie, mógł się też obawiać o swoją przyszłość, mógł się czuć bardzo zagrożony, często uciekał, musiał szukać gdzieś schronienia, ale zawsze chciał te troski, te niepokoje przynosić do Boga. Poznaj myśli moje. Czyli chcę, aby te troski, te myśli oddać Bogu, i chcę, aby to Pan Bóg się zajął tymi troskami, tymi myślami, ale też chcę stanąć naprzeciw. Chcę, aby zmierzyć się z nimi. Pytanie, czy ja jestem gotowy? Ja myślę, że te troski, niepokoje, lęki, które gdzieś tam się czasami mogą pojawić w naszym życiu z różnych przyczyn, jest nam stosunkowo łatwo oddać Bogu. Przychodzimy, modlimy się. Ale te troski, które, czy jakieś stany, które, takie, które nam powodują, że się lękamy, mogą też nam coś pokazać. Mogą nam pokazać to, że bardziej polegamy na własnych siłach, na własnych możliwościach, że to my sobie poradzimy z tą sytuacją i być może nie do końca ufamy, że to Pan Bóg jest tym, który daje nam rozwiązanie, że dał już nam rozwiązanie w tej sytuacji. I myślę, że tak jest. Może w wielu sytuacjach ufamy Bogu, bo doświadczyliśmy tego i tego i tego, ale może być ta, mogą być takie sytuacje, kiedy przyjdzie jakiś problem, kiedy doświadczymy jakiejś trudnej sytuacji, wtedy wychodzi, gdzie jest moje zaufanie. Czy ufam Bogu w tej sytuacji, czy zaczynam się bać, lękać? Wiecie, I w tym wszystkim jest taki fajny werset, w którym to jest 2 Koryntian 12,9, że w tych naszych słabościach Bóg lecz moc okazuje się w słabości, to mówi apostoł Paweł, czyli w naszych słabościach ta Boża moc się może objawiać. Wiecie, nawet wtedy czujemy się jacyś przygniecieni różnymi presjami, problemami. Bo Bóg nie chce, abyśmy żyli pod lękiem, aby, nasze, aby troski nas przygniatały lęk, ale chce, abyśmy żyli w, na bazie tego, co mamy w Chrystusie, cieszyli się każdym dniem, mimo problemów i trudności. Bo aby przynosić Bogu radość, aby Mu służyć Go, żyć dla Niego, nie mogę się kierować strachem. Wiecie, apostoł Paweł też zachęcał tam Tymoteusza, aby trwał w wierze i przypominał mu, aby nie, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwiego myślenia. To jest drugi Tymoteusza 1,7. Wiecie, to są rzeczy, to są wersety, które myślę, że dobrze znamy. Nie są dla nas jakimś tam nowinką. Ale nasz przeciwnik, diabeł też chce, aby nasze myśli były przepełnione troskami, lękami, rozterkami. Natomiast bez wiary nie możemy podobać się Bogu, nie możemy mu przynosić radości. Kiedy Bóg pokazuje mi przez różne sytuacje, bo tutaj Dawid mówi: doświadcz mnie i poznaj myśli moje, moje troski, to też jakby stwarza taką prośbę do Boga, aby prosi Boga nawet jakieś takie sytuacje, żeby mu pokazał, co jest problemem w jego życiu, dlaczego tak się dzieje, że się lęka i boi w różnych sytuacjach. Wiecie, wiara nie oznacza to, że nie dotyka mnie lęk, bo gdzieś tam może się pojawić w naszym życiu. Ale wiara też oznacza, kiedy trzymam się Bożego Słowa, ta wiara oznacza, że nie pozwalam, aby ta wiara zatrzymywała mnie przed działaniem, pójściem dalej ten strach. I tak pomyślałem, jak to jest, kiedy nie wiem, czy macie takie dni, mi się czasami zdarzają, że jakieś problemy się pojawiają. Nie dzieje się to tak często, ale pojawiają się jakieś problemy i człowiek się budzi wcześniej niż miał nastawiony budzik, czy w smartfonie, czy gdzieś. Czyli budzi się pół godziny wcześniej i, i myśli gdzieś krążą wokół problemu, który jest przede mną, na przykład w pracy, czy w jakiejś tam sytuacji, że trzeba coś załatwić i jeszcze i tak dalej. I wtedy sobie myślę, ale jeszcze potrzebuję snu, pół godziny jeszcze, ale tu ciągle myśli gdzieś się pojawiają, jakieś takie napięcie, może lęk, o, najlepiej by było się obudzić i żeby to był inny dzień, bo jest problem, który gdzieś mi spędza sen z oczu, mimo że noc przespałem, ale gdzieś mnie to już budzi wcześniej niż trzeba. Wiecie i co najlepiej wtedy chyba zrobić, tak od samej praktycznej wstać po prostu. Ja tego tak doświadczyłem jakiś czas temu też, że też mi gdzieś tam kotłowało, bo jakiś tam problem w pracy. I się tak obudziłem, patrząc, wiedziałem, że to tak jeszcze no godzinka albo pół godzinki wcześniej niż zaplanowałem, czyli gdzieś tam w pół do szóstej to było, później się okazało, i moje myśli tak kotłowały, kotłowały, jak ja sobie poradzę z tym, a tu coś tam za późno, coś źle. I gdzieś taki lęk się tam, oczywiście gdzieś tam próbowałem się modlić. Ale to leżenie powodowało to, że ja wiedziałem, że, że to jakoś ani nie odpoczywam, nic z tym nie robię, więc wstałem, kiedyś zacząłem się ruszać, później zacząłem czytać Słowo Boże, przyszedł Boży pokój, boże takie rozwiązania. Gdybym leżał, to bym przeleżał te pół godziny i się męczył, przewracał z, z jednej strony na drugą. To było nad ranem. Noc przespałem dobrze, ale już w pełni gotowości gdzieś ten problem mnie dopadł i jakiś tam niepokój. Czyli to, czego się boję najbardziej, pokazuje, w których aspektach życia muszę najbardziej popracować nad relacją z Bogiem. Myślę, że ta taka bliska więź, taka zażyłość z Bogiem jest takim lekarstwem na te wszystkie sytuacje. W rozważaniu też, to chyba też było dwa tygodnie, albo miesiąc temu na grupce czytałem taki fragment i to też było związane właśnie o lęku. Przeczytałem to z kolei w dobrym zasiewie i to było akurat chyba wtedy przed grupką i, i tam był taki przykład, świadectwo, że pewna wierząca kobieta Kiedyś po spotkaniu takim ewangelizacyjnym doktora Mudiego, to był taki mąż Boży, podeszła do niego i mówi: Bracie, znalazłam w Biblii werset, który pomaga, gdy odczuwam strach. I mówi: To jest Psalm 56,4. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. A z kolei Mudi mówi do niej, a ja znam jeszcze lepszy werset. Zapisany jest w Izajasza 12, 2. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał. Ja to tak czytam szybko, bo wiem, że mamy wyświetlane i pozwalam sobie jaskartkę, ale też widzę tutaj, więc jest mi łatwiej. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał. Gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Niesamowite, ile wersetów takich wspaniałych Bóg nam dał, takich Bożej obietnic. Niektórzy wiecie o tym, czasami się o tym przypomina, że chyba nie bój się. To jest 365 takich słów użytych w Biblii w tym kontekście. Kochani, my o tym wiemy, ale. Najważniejsze, żebyśmy żyli Bożym Słowem, które będzie nas podnosić, które będzie nas w chwilach lęku czy jakichś takich doświadczeń dawać nam siły i trzymali się tego. Jest też taki werset, który może jest troszkę w innym kontekście, ale zawsze jest taki dla mnie taki błogosławiony, To jest pierwszy Jana 4,18. I tak tylko krótki. Doskonała miłość usuwa bojaźń czyli mam się radować Bożą łaską, zbawieniem w Chrystusie, tym co mam w Jezusie Chrystusie w autorytecie, który mi dał i to jest to, z czym mam też przechodzić przez życie i mieć zwycięstwo. Ja by na podsumowanie tego jakby elementu, który tutaj rozważamy, też na WhatsAppie jeden z braci ostatnio Posłał takie, taką myśl, którą sobie tu wypisałem, która mi bardzo fajnie do tego pasuje. Myślenie o Panu przynosi pokój. Rozmyślanie o czymkolwiek innym prowadzi najkrótszą drogą do niepokoju, strachu, zmartwień. Kiedy skupiasz się na Panu, ważne jest, żebyś dostrzegł, w jaki sposób on jest z Tobą w danej sytuacji. Wiecie, takie fajne podsumowanie które mówi o tym, że to Bóg jest tym, który chce nas prowadzić przez te, być z nami w tych różnych sytuacjach, kiedy się zmagamy. Kiedy mamy właśnie jakieś sytuacje, które dotykają naszego życia i wprowadza się w nasze życie lęk, mamy się skupić na Panu, na bliskości z Nim. Ja, czas, ja często o tym zapominam, gdzieś tam moje emocje, gdzieś coś tam e, inaczej e, działają, i nie zawsze to dobrze e, przechodzę. Ale chciałbym też zobaczyć teraz na ten werset e, 24, e, tego e, Psalmu 139: I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jak znamy życie Dawida, został on nazwany człowiekiem według Bożego Serca. Tak go, go nazwał Bóg. To jest napisane w I Samuelowej, 13-14. I znając jego życie, patrząc na Psalmy, był oddany Bogu. Z pasją go wielbił. Był mężnym człowiekiem. Bóg go namaścił. Był, go, był bardzo odważny. Kochał Boga całym sercem, ale też był kuszony do grzechu. Nie zawsze dokonywał właściwych wyborów, popełniał błędy, i to duże, a krocząc większość swojego życia za Bogiem, i tak zawalił w jednej sprawie szczególnie i miał konsekwencje z tego. I myślę, że znamy tę sytuację. Ja dzisiaj nie będę czytał, to było z Batrzebą. Ale ta myśl w tym wersecie czytając aby z Nowego Przymierza. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię. Rani. Czy jest to takie coś bardzo dla mnie e, mocne. Zobacz, czy nie kroczy zagłady. To jest takie. No, ale tu brzmi, czy, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani? Myślę, że jak kogoś kochamy, kogoś bliskiego. E, to też chcielibyśmy, żeby nasze życie odzwierciedlało to, żeby nie ranić tej osoby, a tym bardziej Pana Boga. I myślę, że jest to takie bardzo e, dla mnie takie konkretne i bardzo takie poruszające. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. Przez moje życie, przez moją postawę, coś nawet skrytego. Wiecie, każdy z nas ma taką tendencję, może nie każdy, wielu z nas ma taką ten, tendencję, że potrafimy bardzo usprawiedliwiać swoje jakieś czyny, potrafimy w jakiś sposób tłumaczyć, usprawiedliwiać swoje jakieś może złe nawyki, a, nawyki, a może i grzech. Wiecie, to mogą być sytuacje różne, takie nawet jakieś... Proste, codzienne, gdzie mamy świadomość, że gdzieś tam za długo siedzimy na, nie wiem, na Facebooku, na jakichś mediach społecznościowych czy na smartfonie, i gdzieś jest to kosztem może i relacji, może gdzieś tam jakiejś sytuacji. I i tak dalej. ale człowiek sobie potem tłumaczy, no bo ja muszę coś tam wiedzieć, też muszę sprawdzić, bo chcę być też dostępny dla innych, muszę, być, muszę zerknąć, co tam na Whatsappie napisali, to akurat ja, akurat z opóźnieniem, ale generalnie są takie sytuacje, czyli potrafimy się jakoś tłumaczyć i nie zawsze potrafimy przyjąć jakiś, ktoś zauważa, że to jest problem w naszym życiu. Tych sytuacji może być więcej, nie? to mogą być sytuacje, że nie radzimy sobie z, jakoś z wybuchowością, z jakimiś słowami e, i zamiast e, ktoś ci zwraca uwagę, e, no nie tak zareagowałeś, może było inaczej, nie? a to może być riposta, mogę się bronić, e, no ale ty mówisz tak samo, tak samo się zachowujesz. Teraz powiedziałem coś, co mi się ostatnio zdarzyło, jak mi żona na coś zwróciła uwagę, więc nie jest to jakiś taki przykład książkowy. Więc, kochani, myślę, że ta modlitwa, to wołanie Dawida: zobaczę, nie ma we mnie czegoś, co cierani, Boże, jest taka ważna. I myślę, zadając sobie takie pytanie, jak usłyszeć, jak rozpoznać, że jestem na tej drodze nieprawej, na drodze zagłady, ja myślę, że znamy tę odpowiedź. Ta odpowiedź jest e, też... Już przez Słowo Boże, kiedy Duch Święty e, mówi do nas w, w naszym cichym czasie, w naszym rozważaniu, ale też e, na społeczności, w zboże, kiedy jest głoszone Słowo i Duch Święty nas o czymś przekonuje, do czegoś nas zachęca, ale też pokazuje, co jest niewłaściwego w moim życiu ale też może być przez właśnie jakieś słowa, korektę może, albo słowa, które gdzieś tam, ja sobie napisałem trochę, trochę tak nie do końca, bo napisałem przez inne życzliwe osoby. Nam się, mi się to tak trochę potem źle skojarzyło, no bo jak ktoś pisze do nas, to pisze w cudzysłowie życzliwy, a tu nie o to chodzi. Więc zmieniłem sobie to, że przez inne osoby, takie zaufane, godne zaufania, które wiemy, że są dla nas bardzo życzliwe i chcą nam pomóc, które dostrzegają jakiś problem, może jakiś nawyk, który nawet nie do końca jest jakimś zdefiniowanym grzechem, coś, co, jest, co może być problemem w naszym życiu, a ja mogę tego nie, nie przyjmować, bo mogę powiedzieć, no. Wszyscy tak robią, dam sobie radę z tym, to nie jest taki problem. Mogę to zostawić. Wiecie, ale też jest jakaś tam zasada, że jeżeli parę osób ci powie coś podobnego i wiesz, że to są osoby życzliwe, znające Twoje życie i zwrócą ci uwagę, to powinniś się na tym zastanowić. To ja powinienem się na tym zastanowić, co Bóg mi chce przez to powiedzieć, i że być może jest to. Boża wskazówka, boża korekta, która chce mnie naprowadzić na właściwe tory. I gdy zaczynam się bronić, to też jest to taki sygnał, że zaczynam gdzieś tam lawirować. Ja nie mówię o tym, bo mogą przyjść, przyjść oskarżenia, mogą przyjść pomówienia, mogą przyjść niewłaściwe rzeczy, ale mówię o rzeczach takich, kiedy ile parę osób, które znają mnie i mówią mi że to nie do końca coś tutaj nie tak za bardzo się rozpędziłeś może nie tak powinieneś zwrócić uwagę przemut to i aby na takie zaobrazowanie tego też powiem teraz takie świadectwo które też właśnie czytałem i też dotyczy, dotyczy pastora, e, który działo się to w Stanach i, i pisze, pisał o tym, że miał taką sytuację, że będąc młodym pastorem w społeczności... Być może jeszcze jakiś nie wiem, coś z niego tak wychodziło. Nie wiem, był w społeczności takiej, może bardzo konserwatywnej wcześniej, ale kiedy oddał swoje życie Jezusowi, Chrystusowi był bardzo gorliwy, zaczął służyć, był pastorem w społeczności i wszedł, przemodlił to i stwierdził, że nie będzie takim sztywniakiem, że chce być takim. E, Dostępnym, że nie chcę być kimś takim, że przyjdzie ktoś z ulicy, człowiek niewierzący, zobaczy go i powie: A, taki sztywny, taki nudny, i tak dalej. Więc on sobie przyjął, będę głosił tak, żeby to było dostępne dla wszystkich, dla ludzi z zewnątrz, bo tak mam głosić Ewangelię, tak mam głosić Słowo, ale w jego życiu objawiało się to tym, że zaczęli przychodzić do niego bracia i siostry, i mówili: Bracie, pastorze, Twoje żarty, Twoje poczucie humoru jest co najmniej niestosowne. Zapędziłeś się, za daleko poszedłeś. Twoje żarty nie są takie, które by mogły budować. No, ale on to odrzucał, bo uważał, że jest, że jest tego pewien, bo on chce służyć Bogu i chce, aby ludzie z zewnątrz byli przyciągani przez jego usługę, pełną pasji, ale też i przez jakieś takie żarty. Problem w tym, że te żarty były już takie niestosowne, wręcz takie trochę, które raniły inne osoby. Bo dobry żart, czy jakiś. jak najbardziej. Nie wiem, jakie to były żarty. O tym nie mówi. W każdym razie nawet jego żona podzielała to zdanie i mówiła. Kochanie, ale rozpędziłeś się za bardzo. Twoje żarty nie są na miejscu. Wiecie, i on się z tym nie zgadzał. Nie zgadzał się z opinią innych i tak dalej. Dalej tak głosił. Pewnego razu przyszedł do niego taki brat, spotkali się gdzieś tam na obiedzie, rozmawiali, dzielili i on mówi, że widzi, że jest taki pełen miłości dla innych, dla niewierzących, dla zginionych, że ma pasję dla Chrystusa, że dobrze głosi ale słyszał, że inne osoby, gdzieś tam ich to rani, nie? że jego żarty. I czy się zastanowił nad tym, czy zapytał Boga, czy, na, czy jest tego pewien, czy, czy ta sytuacja jest właściwa. E, żeby zawołał do Boga, żeby zbadał jego myśli, tą postawę, e, żeby mógł doświadczyć odpowiedzi. No i on tak jakoś to przyjął, bo był tak, ta rozmowa była tak właściwie dla niego ukierunkowana i... I mówi, pomodlił się szczerze przed Bogiem. Panie, jeżeli ja się mylę w tej sytuacji, objaw mi to. Pokaż mi to, że to moje zachowanie, te żarty są już niestosowne. Nie powinny takie być na skazalnicy. Nie był do tego przekonany. I nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Żadnego wersetu, żadnego. Nie usłyszał czegoś, żadnego proroctwa do niego nie przyszło, nikt na nim nie miał jakiegoś proroctwa i został z tym. No i przyszła niedziela, na której, na której miał usługiwać zboże, i w tej niedzieli. Część szkółki niedzielnej, która już doszła do jakiegoś wieku, przechodziła do starszej grupy, i ta grupa już zostawała na nabożeństwie razem ze swoimi rodzicami i tak dalej. Nie szli, nie szli już na szkółkę niedzielną, ale zostawali. I między tymi dziećmi była też jego najstarsza córka. Nie? I on tak stanął za tą kazalnicą, popatrzył na swoją żonę, zobaczył swoją kochaną córeczkę. Zaczął głosić z pasją, już chciał powiedzieć żart i naraz tak patrzy na swoją córkę i naraz go olśniło. Ja nie chcę, żeby moja córka to słyszała. Ja nie chcę, żeby mało tego, ja nie chcę, żeby ona kiedyś tak mówiła takie żarty i naraz go olśniło, to ja byłem w błędzie. To ja tutaj e... faktycznie mówiłem niestosowne żarty. coś co obrażało innych, co nie czciło Boga. Wiecie, taki przykład, który mi się bardzo spodobał, świadectwo, ale mówi o tym, że czasami gdzieś tam w naszym życiu jakieś niewłaściwe postawy, które inni widzą i chcą to w miłości jakoś tam nam zasygnalizować i powiedzieć, a my tego nie dostrzegamy. Więc dlatego ważne jest, abyśmy też badali swoje serce, abyśmy patrzyli na to, co jest w naszym sercu, w naszych myślach i naszych postawach i też po. Mogli to oddać Bogu, pokutować się, jeżeli trzeba, wyznać. I myślę, że to niech będzie też dla nas taką zachętą: niech to Słowo, które dzisiaj, z którym się wami, dzisiaj z Wami dzieliłem badaj mnie, Boże, i poznaj troski, poznaj serce moje, doświadcz mnie, wypróbuj mnie i poznaj myśli moje moje troski i zobacz czy nie kroczę drogą zagłady, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani. Wiecie, niech to będzie teraz taką może na zakończenie naszą modlitwą, może powstaniemy i niech to będzie takim czasem, kiedy też zawołamy do Boga, aby to słowo też nas pracowało i przemieniało nasze serca.